Witam, szczęść Boże. Już mamy dzisiaj piątą niedzielę zwykłą, ostatnią niedzielę przed środą popielcową. Kiedy to nagrywam, jest w Polsce tak zwany tłusty czwartek. Zupełnie nieznane tutaj w Ameryce święto, trudno to świętem nazwać, święto obżarstwa pączkowego. Tutaj się obchodzi Fat Tuesday. Wtorek przed środą popielcową jest takim dniem wyjadania słodyczy. Nie wiem czemu w Polsce to już się w czwartek, w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Może dlatego, że to jest ostatnie 6 dni, kiedy można się zajadać. Tradycyjnie w Polsce, w ogóle w chrześcijaństwie, w Wielkim Poście się nie jadało nawet tłuszczu. Wypalało się wszystkie garki z tłuszczu, żeby nie było żadnego tłuszczu, także ten post był bardzo intensywny. Ja napisałem kiedyś taki test pod tytułem Dlaczego pościmy, który podlinkuję tutaj może pod tym filmem i zachęcam wszystkich do przeczytania. Na pewno też coś nagrywałem o poście, więc jeżeli tak, to znajdę to i też to podeślę linka, ponieważ nie dam rady, nie zdążę już nic nagrać na temat konkretnie środy popielcowej, ale warto pamiętać, że ten post jest już tuż i już być gotowym, mieć jakieś postanowienia i tak naprawdę na serio podejść do tego postu. To znaczy, no nie o to chodzi, żeby tylko te w piątki tego mięsa nie jeść. No coś ofiarujmy Panu Bogu, coś zróbmy dla Pana Boga. Modlitwą i postem można wyrzucić wiele złych duchów, no ale zanim dojdziemy do samego postu, to jeszcze mamy ten zwykły okres w Kościele, piąta niedziela okresu zwykłego w Kościele i dzisiaj czytania będą mówiły o powołaniu, o tym, że Bóg nas powołuje do czegoś. Pierwsze z proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł i wołał jeden na drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępu. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Piękny tekst z wielu względów. Ołtarz. My troszkę zapomnieliśmy, czym ołtarz jest. Ołtarz się nam kojarzy ze stołem i wielu wręcz widzi tym głównie wspólny posiłek jakiś, jaki spożywamy w czasie Eucharystii. Ale ołtarz to jest przede wszystkim ofiara. Ołtarze są ofiarne. Stary Testament nakazywał Żydom składanie ofiar krwawych, całopalnych ze zwierząt. Albo te ofiary zabijano i zjadano, albo te ofiary zabijano i palono całkowicie na chwałę Boga, żeby dym palących się ofiar uniósł się ku Panu Bogu, ku niebu. To wszystko miało zapowiedzieć tylko przyjście Pana Jezusa, który stał się prawdziwą ofiarą i umarł za nasze grzechy. Niedawno miałem dyskusję z dziewczyną, która jest protestantką, która mówiła, zarzucała nam, że my nazywamy pośredniczką Najświętszą Marię Pannę, gdy tak naprawdę Biblia mówi, że jeden jest tylko pośrednik między Bogiem i człowiekiem, Jezus Chrystus. To prawda. Prawda, że jest tylko jeden pośrednik, ale w jakim sensie? Właśnie w takim sensie, o jakim tutaj widzimy, w tym widzeniu nieba, Izajasz widzi ołtarz i widzi tą jedyną ofiarę, którą był właśnie Pan Jezus. Tylko Pan Jezus mógł umrzeć za nasze grzechy. Nikt inny. Najświętsza Maria Panna nie mogła umrzeć za nasze grzechy, ani żaden inny człowiek, żaden prorok, nikt. Dlaczego Pan Jezus? Dlatego, że tylko Pan Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. Czyli mógł umrzeć za nasze grzechy, bo jest jednym z nas, bo jest człowiekiem tak jak ja i ty. I
jego ofiara była satysfakcjonująca dla sprawiedliwości Bożej, dlatego że my, obrażając Pana Boga, obraziliśmy nieskończony majestat. Obraziliśmy kogoś, kto jest nie potrójnie święty, jak tutaj serafini wołają. Jest ktoś tak niesamowicie czysty, wielki, potężny i święty właśnie, że nawet gdyby wszyscy ludzie umarli za nasze grzechy, to ciągle by nie usatysfakcjonowało sprawiedliwości Bożej. Nie dlatego, że Bóg jest jakimś tyranem, który łaknie naszej krwi. Wprost przeciwnie. Bóg nie chciał naszej krwi, dlatego sam umarł za nasze grzechy. Ale Bóg jest tak potężną rzeczywistością, że nawet najmniejszy nasz grzech obraża go w tak niesamowicie wielki, w nieskończenie wielki sposób. Z samej natury Pana Boga wynika. To wynika po prostu z samej Jego nieograniczonej natury. I tutaj serafin przynosi kamień z tego ołtarza i oczyszcza wargi niegodnego proroka, kogoś, kogo Bóg powołuje, znaczy Bóg się pyta w tym widzeniu, kogo mam posłać, kto by poszedł, żeby służyć mojej sprawie. I wtedy Izajasz odpowiada: oto ja, Panie, poślij mnie. Bóg się pyta każdego z nas, kogo mam posłać. To nie było pytanie do proroka Izajasza, to było pytanie do nas wszystkich. Kogo mam poznać, kto pójdzie za mną. I każdy z nas powinien odpowiedzieć: ja pójdę, Panie, mnie poślij. W jakim sensie? No tego nie wiemy. Bóg nam wybierze rolę, w jakiej powinniśmy zaistnieć, co powinniśmy robić, jak powinniśmy Mu służyć. Nie każdy z nas będzie, nikt z nas nie będzie takim wielkim prorokiem, jak prorok Izajasz oczywiście, ale każdy z nas ma jakąś rolę w Królestwie Bożym. Każdy z nas coś może dla Pana Boga zrobić. Tylko szczerze odpowiedzmy: oto ja, poślij mnie. Jest taka pieśń w amerykańskim kościele, gdzie śpiewamy, no nie będę tu śpiewał, zwłaszcza po angielsku, ale właśnie słowa są podobne do tych tutaj z proroka Izajasza. Oto ja jestem, Panie, poślij mnie. I zawsze jak tą pieśń śpiewam, to jest to jedna z nielicznych może nawet pieśni, które uważam na słowa, które śpiewam, i one są takie osobiste z głębi mojego serca. Są to słowa, które coś znaczą. To znaczy, śpiewając tą pieśń, równocześnie się modlę. Śpiewając tą pieśń, to od razu mówię: Panie, tak, ja jestem gotowy, poślij mnie. Wykorzystaj mnie w jakiś sposób. Wydaje mi się, że powinniśmy właśnie zaufać Panu Bogu i zrobić to. Nie znaczy, że Pan Bóg nas, tu wielu młodych ludzi mnie słucha, nie znaczy to, że Pan Bóg powie: a to zostań księdzem na przykład. No to ja się boję tego, bo nie chcę zostać księdzem, to ja nie oddam swojego życia Panu Bogu. Wcale nie jest to powiedziane. Mnie się wydaje, że Pan Bóg mnie powołał jako kierowcę głównie, że to, że jestem kierowcą ciężarówki, że jeżdżę po Stanach Zjednoczonych, że pokazuję życie w Ameryce, to jest też część mojego powołania. To jest też coś, co z czym mogę dotrzeć do ludzi, którzy przychodzą na mój kanał, oglądają właśnie życie w Ameryce, oglądają pracę kierowcy, oglądają moje samochody i potem zaglądną też tutaj na ten kanał. Czasami no, z nudów, niektórzy świadomie, inni może troszkę mniej świadomie, niektórzy specjalnie tu przychodzą, ale wystarczy spojrzeć na statystyki. Ten film, który teraz oglądacie, obejrzy może 1000 innych osób, najwyżej 2000. Filmiki o życiu w Ameryce ogląda 10 tysięcy osób, czasem 20. Więc na każde 10 osób, które przyjdą oglądać to życie w Ameryce, tylko jedna zajrzy tutaj. Często są to zupełnie inne osoby, to znaczy zupełnie inne przychodzą tutaj, zupełnie inne przychodzą tam. Ale to jest w porządku, to nie ma z tym problemu, bo my nie mamy dotrzeć do każdego człowieka na świecie. My nie mamy nawrócić. Żaden z nas nie ma pomóc Panu Bogu we wszystkim i zastąpić wszystkich innych ludzi. Jak niedawno słyszeliśmy w liście świętego Pawła, my tworzymy ciało. My tworzymy ciało, którego głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. I każdy z nas ma jakąś rolę. Jeden ma większą, drugi ma mniejszą. Każda rola jest bardzo istotna, bo ciało się składa tylko z istotnych elementu. Nie można sobie odciąć palca i go wyrzucić i powiedzieć, że palec jest nieważny. Palec jest bardzo ważny. Jakby nie palec, to ja bym nie wiedział, gdzie tu skończyłem czytać, więc ja tu palcem sobie to przytrzymuję.
I ten palec ma tu bardzo ważną rolę. Jak ktoś jest tam dyrektorem albo sekretarzem organizacji partyjnej, był taki dowcip stary, no, chciał iść na rentę inwalidzką, bo mu palec, stracił palec w jakimś tam wypadku, to ucięła mu maszyna, no i argument był komisji lekarskiej, że to przecież palec do niczego nie służy. On mówi, jak to, nie jestem sekretarzem partyjnym, ja potrzebuję palec, żeby zawołać, chodźcie no tu towarzyszu, chodźcie no. Więc Pan Bóg potrzebuje palca, żeby powiedzieć, chodźcie no tu towarzyszu, chodźcie no tu, jesteście mi potrzebni, jesteście niezbędną częścią naszego Kościoła, żeby pomóc doprowadzić innych ludzi do zbawienia. Drugie czytanie z pierwsze, kontynuujemy pierwszy list do Koryntian i święty Paweł tak pisze. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkim ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Święty Paweł też tu mówi, jak on był powołany, że był no, ostatnią osobą, którą by się wydawało, że będzie powołana. Dlaczego? Bo święty Paweł był uczniem największego, i to bardzo dobrym uczniem, najlepszym uczniem największego rabina ówczesnych czasów, Gamaliela, i bardzo żarliwy w swojej wierze prześladował Kościół. Uważał, że ludzie, którzy uważają Jezusa za Mesjasza i za Boga na dodatek, są bluźniercami, czy powinni być skazani na karę śmierci, i uczestniczył w egzekucjach chrześcijan. Może sam osobiście nie zabił nikogo, ale on organizował te wyprawy przeciwko chrześcijanom i podczas jednej z takich wypraw w drodze do Damaszku, gdzie właśnie jechał, żeby prześladować chrześcijan, żeby ich skazywać na karę śmierci, tam spotkał po drodze Pana Jezusa. Spotkał Go w sposób mistyczny oczywiście, ponieważ to już było po śmierci Pana Jezusa, więc był wizjonerem. Znacie tą historię z Dziejów Apostolskich. Stracił wzrok, przestał widzieć po ludzku, natomiast przejrzał oczami duszy. Zobaczył rzeczywiście, że Jezus jest Mesjaszem. Został powołany właśnie później niż inni apostołowie, ale przez to był najgorliwszy, przez to, ponieważ inni apostołowie byli prostymi ludźmi, byli rybakami, no nie wszyscy, bo tam Mateusz był urzędnikiem państwowym, poborcą podatkowym, więc prawdopodobnie był dobrze wykształcony, był prawdopodobnie osobą zamożną, więc, ale większość z nich to byli prości ludzie, robotnicy, no. A święty Paweł był człowiekiem bardzo wykształconym, był teologiem, był człowiekiem, który doskonale znał pisma, który potrafił z tych pism, po tym jak mu się oczy otworzyły, ujrzeć to rzeczywiście, że Jezus jest Mesjaszem. Tutaj zauważcie, że nazywa świętego Piotra Kefasem. Święty Piotr jest nazywany Kefasem w greckiej Biblii, bo my Nowy Testament znamy po grecku. Natomiast Kefas to jest słowo hebrajskie lub aramejskie, słowo w języku, w którym apostołowie tak naprawdę rozmawiali, no bo oni rozmawiali w swoim języku ojczystym. Jest to, dlatego na to zwracam uwagę, że to ważne, dlatego że tłumacząc Biblię na język polski na przykład, jak Pan Jezus nazywa Szymona Piotrem, to mamy taki tekst, że ty jesteś skałą, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduje Kościół swój. I jest to takie, no trochę niezrozumiałe, co Piotr ma do skały. No Piotr niby oznacza skała, ale to takie jest troszkę
Nie brzmi to przekonywująco i w greckim tłumaczeniu też nie jest to przekonywujące, dlatego że w greckim tłumaczeniu mamy dwa słowa Petros i Petra. Znaczy to jest to samo słowo, tylko w formie męskiej i żeńskiej. Pan Jezus mówi, ty jesteś Petros, a na tej Petra zbuduje swój kościół. No, mówi tak Pan Jezus dlatego, że no, trudno nazwać Piotra Pietryną, no nie wiem jak to przetłumaczyć. Petros to jest męska końcówka, natomiast Petra jest żeńską końcówką, więc trudno, żeby Pan Jezus nazwał Piotra żeńskim imieniem. Byłoby to no, poniżające w jakimś sensie, więc dlatego użył męskiej końcówki tego samego imienia. Ale to wynika z przekładu greckiego. Natomiast w rzeczywistości Piotr został nazwany Kefasem. I w języku hebrajskim nie ma dwóch form męskiej i żeńskiej. Pan Jezus nazywając Piotra Kefasem powiedział, ty jesteś Kefas i na tym Kefas buduje swój kościół. Użył tego samego słowa, że tą podstawą, tym fundamentem kościoła jest Kefas właśnie. Bo właśnie wrogowie, dlaczego do tego zmierzam? Nie wszyscy się, może nie wyjaśniłem do końca. Wielu fundamentalistów chrześcijańskich, baptystów, ewangelików, którzy są wrogo nastawieni do katolicyzmu, uważa, że Pan Jezus wtedy powiedział, ty jesteś Petros, a ja swój kościół zbuduję na skalę, na zasadzie zupełnie odmiennych rzeczy, wypaczając zupełnie tekst Pisma Świętego, cały kontekst tego fragmentu, gdzie w ogóle cały ten fragment jest o tym, że Kościół będzie zbudowany na skalę, którą jest Piotr. Tymczasem właśnie zakładając, że Pan Jezus mówił po hebrajsku albo po aramejsku i nazwał Piotra Kefasem, no to wtedy ich interpretacja jest absolutnie nie do przyjęcia, nie ma sensu ani z punktu widzenia językowego, ani merytorycznego, ani z kontekstu, jest po prostu takim naginaniem Pisma Świętego, żeby tylko udowodnić, że to nie na papiestwie ten Kościół stoi, że to nie papież jest tym fundamentem Kościoła Chrystusowego. Dalej tu jest jeszcze też jeden fragment, na który chciałem zwrócić uwagę. Łaska Boża. Święty Paweł mówi, że zrobił najwięcej ze wszystkich, ale to nie on zrobił, tylko ta łaska Boża, która jest w nim. To też trzeba pamiętać zawsze, nigdy tego nie tracić z pamięci, że my nic sami z siebie nie zrobimy. Jedyne, co dobrego możemy zrobić, to jeżeli Bóg w nas działa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, a bez Pana Boga to nie możemy zrobić nic. No i święty Paweł doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że to, co on zrobi, całe to dzieło, jakie on dokonał, to jest ta łaska, która mu była dana i która pozwoliła mu właśnie dotrzeć do tylu narodów, dotrzeć do wyjść z wielu opresji, bo życie świętego Pawła było niesamowite. No, podróżował po całym świecie w niebezpieczeństwach. I ileś razy święty Paweł był rozbitkiem na morzu, ileś razy był pojmany, biczowany. Niesamowite przygody, jakie robił dla głoszenia Słowa Bożego, ten, który kiedyś tak ten Kościół prześladował, bo odpowiedział na powołanie, na zawołanie Pana Boga. Też tutaj właśnie święty Paweł przypomina, że głosi, co on właśnie głosił. Głosił to, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem, czyli tak jak Biblia, jak Stary Testament, bo wtedy Pismo, do którego nawiązuje święty Paweł, to jest tylko Stary Testament. Nowego jeszcze nie było. Nowy się tworzył dopiero. I on już odnalazł w Starym Testamencie to, że Mesjasz umrze za nasze grzechy, więc zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia i ukazał się im wszystkim. Więc znowu ta rola Pana Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Umarł i jest to dar dla nas. My nie musimy sobie zapracować na zbawienie. My otrzymaliśmy zbawienie jako dar od Pana Jezusa. Tylko nasza wiara musi być żywa. Bo święty Paweł tutaj właśnie podkreśla, że zbawienie jest uzyskane dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Natomiast to, że on w to wierzy, owocuje w tej olbrzymiej pracy, którą on wykonuje, w tej misyjnej pracy, którą robi w całym ówczesnym, znanym mu świecie, tam w Azji Mniejszej. To jest wszystko wyraz tej wiary, że on właśnie wierzy Panu, wierzy, że Jezus jest Mesjaszem.
Ewangelia świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i puchali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, aby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Tekst o powołaniu świętego Piotra. Jest bardzo podobny tekst w Ewangelii świętego Jana, gdzie Pan Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu i jest bardzo podobna scena. Oczywiście nie będziemy tutaj się bawili w zastanawianie się, czy to jest ta sama scena, tylko ułożona chronologicznie w innym czasie, czy to było inny przypadek, że po zmartwychwstaniu, gdzie apostołowie wrócili do swojego zawodu, Pan Jezus przyszedł i przypomniał im tą scenę, jakby ją odgrywając po raz drugi. To nie jest tak istotne. Co jest istotne, to to, że właśnie bez Pana Boga nie możemy nic zrobić, natomiast z Panem Bogiem zupełnie to inaczej wygląda. Łowili ryby apostołowie, wtedy jeszcze nie apostołowie, rybacy łowili ryby, całą noc nic nie złowili. Przychodzi do nich Jezus i wraz z Nim złowili takie mnóstwo ryb, że łodzie się zanurzyły tak, że nie wystawały prawie ponad wodę. No, mam tutaj drobny problem, bo sąsiad wyjeżdża swoim Subaru i hałasuje mi tutaj. Ale już możemy wrócić do tego tekstu. Poza tym, Piotr się czuje niegodnym. To też jest istotne, że my musimy być, żeby być skuteczni, musimy być pełni pokory. Pycha, nikt, kto grzeszy pychą, nie dostanie się do nieba i nikt, kto jest pokorny, nie będzie w piekle. To są jakby... Jest taka fajna piosenka, już o niej wspominałem nieraz, Magdy Anioł, siostry dwie, o pokorze i pysze. Wszystkim polecam tą piosenkę, jak ją gdzieś wygooglujecie, nie wiem, czy jest dostępna, albo najlepiej kupcie w ogóle płyty Magdy Anioł. Kapitalne piosenki ma wpadające w ucho, bardzo je lubię. I te siostry dwie, bardzo fajnie właśnie jest tam tekst tej piosenki pokazany, że ta pokora jest piękna, cudowna, wspaniała, a my ciągle z tą pychą się zadajemy. No bo taką mamy skażoną naturę. No my zawsze jakoś skręcamy w stronę tej pychy. Jest nam bardzo trudno być osobą pokorną. Natomiast człowiek pokorny jest człowiekiem szczęśliwym. Człowiek pokorny może bardzo wiele zrobić dla Królestwa Bożego. No, czasami jest nam bardzo trudno być tą pokorą, ale my musimy naśladować Pana Jezusa, który jest pełen pokory. Zawsze był pełen pokory. Nigdy nie było żadnej pychy w Panu Jezusie. Więc Piotr tutaj, Szymon, właśnie jest tutaj, jeszcze nie stał się Kefasem, więc jest tutaj jeszcze Szymonem i przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I po prostu uważał, że jest niegodny tego, tylko tak jak prorok Izajasz został oczyszczony przez kamyczek z ołtarza, tak tutaj Piotr został oczyszczony przez słowa samego Pana Jezusa. Pan Jezus mówił: nadajesz się. Jeżeli jesteś niegodny, jeżeli jesteś pokorny, jeżeli zdajesz sobie sprawę ze swoich słabości, to jesteś właśnie tą osobą, której ja potrzebuję. To jesteś tą osobą, na którą czekam. To jesteś tą osobą, która mnie się najbardziej przyda. Parę linków pod tym filmem zachęcam właśnie do... Tam będzie też tekst o tym spotkaniu z Piotrem
z symboliką tych 153 ryb, o których święty Jan mówi, których nie ma tutaj w tym tekście. Tak jak mówiłem, jeszcze bardzo jest ważne, żeby pamiętać, że my nie musimy być teologami, my nie powinniśmy rozbierać Biblii na czynniki pierwsze na zasadzie, kto ten tekst napisał, kiedy, czy to był dodatek, czy nie dodatek, czy to było źródło, tak. No już kończę, padła mi bateria, więc muszę tutaj dograć jeszcze to dokończenie, jakie mówiłem. O czym mówiłem, że my nie musimy być teologami, że my nie musimy się zastanawiać nad takimi sprawami, jak to, kiedy jakiś fragment został zredagowany, w jaki sposób powstał ten fragment Pisma Świętego. Jest bardzo wielu naukowców, którzy się tylko tym zajmują, ale trochę tracą to, co jest najważniejsze w Piśmie Świętym. To jest tak, jak przez analogię, jeżeli mówimy o samochodach na przykład. Możemy rozebrać samochód na części, sprawdzić, jakiego rodzaju ma zawieszenie, jaki ma silnik, czy ma się dwa wałki rozrządu w głowicy, czy cztery wałki rozrządu w głowicy, czy ma dwa zawory na cylinder, czy pięć zaworów na cylinder, czy ma kompresor, czy ma sprężarkę. Wszystko to jest istotne, ale z punktu widzenia poznawczego, natomiast z punktu widzenia kierowcy nie ma to większego znaczenia, bo kierowca powinien wsiąść za kierownicą, przejechać się tym samochodem i wtedy oceni, jak dobry jest ten samochód, jak dobrze mu się tym samochodem jedzie. Są takie samochody jak na przykład Corvetta czy Camaro, które są doskonałymi autami, mają zupełnie nienowoczesne silniki na popychaczach, a nie mają wałków rozrządu w głowicy. I mają doskonałe osiągi. I człowiek, który by spojrzał na dane techniczne i powiedział, no to auto to jest, to nie może być nic dobrego, skoro ma taki silnik, to ostatni to kiedy mieliśmy? W polskim Fiacie i w Polonezie. Teraz już się takich silników nie robi. Robi się takie silniki i bardzo skutecznie się je robi. I Camaro, i Corvette są doskonałymi samochodami, mimo tego, że mają silniki na popychacze. Dlatego nie to jest istotne. Istotne jest, jak samochód jeździ, jakie czasy osiąga na torze, jak przyspiesza, jak hamuje. Pismo Święte, nie jest ważne, czy Mojżesz osobiście napisał pięcioksiąg, czy to zredagowano kilka wieków później. Tradycja nam mówi, tradycja żydowska, że Mojżesz jest autorem pięcioksięgu. Może to są jego uczniowie albo potomkowie jego uczni, może to było paręset wieków później. Nie wiemy, czy korzystano z jednego źródła, czy z kilku źródeł. Nie ma to żadnego znaczenia. Każde zdanie, każde słowo w Piśmie Świętym jest Słowem Bożym. Tak samo w tym Nowym Testamencie, no bo do czego zmierzam? Historia, którą dzisiaj czytaliśmy. Święty Łukasz ją opisuje na początku drogi Pana Jezusa, na początku nauczania przez Pana Jezusa. Święty Jan opisuje ją po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nie wiemy, czy to jest ta sama historia, nie wiemy, czy to są dwie różne sytuacje, bo mogło się tak zdarzyć właśnie, że wydarzenie miało dwukrotnie miejsce. Na początku Pan Jezus, powołując świętego Piotra po raz pierwszy, zrobił to w kontekście właśnie połowu ryb i potem po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jak apostołowie stracili wiarę, nie wiedzieli, co zrobić po śmierci Pana Jezusa, wrócili do swojego zawodu, no bo to jedyne, co potrafili robić. Pan Jezus przychodzi ponownie i sytuacja się powtarza. Jakby Pan Jezus mówił, czemu macie taką krótką pamięć? 3 lata temu była podobna sytuacja. Pamiętacie? Nie mogliście nic złowić, ze mną złowiliście mnóstwo ryb. Teraz też przypominam was, jesteście powołani do tego, żeby być rybakami ludzi. Jesteście powołani do tego, żeby łowić ludzi do mojego królestwa. Jest taki scenariusz możliwy? Oczywiście, że jest taki możliwy. Więc dlatego warto jest po prostu podchodzić do Pisma Świętego i brać go za dobrą monetę, brać go tak, jak jest napisane, nie przeintelektualizować tego. Podchodzić do tego tak, jak małe dzieci podchodzą do historii, które słyszą. Po prostu uwierzyć Panu Bogu w to, co nam chce przekazać, a nie zajmować się głupimi analizami, które najczęściej prowadzą do tego, że ci najwybitniejsi, w cudzysłowie, teolodzy często żadnej wiary nawet nie mają, odchodzą od wiary przez to, że zajmują się rzeczami mało istotnymi. Po prostu zawierzmy słowu Pana Boga i pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani. To jest właśnie nauka wynikająca z dzisiejszych czytań, ze wszystkich 3 czytań, jakie mamy w Kościele.
ta nauka wynika, że każdy z nas jest powołany, każdy z nas powinien odpowiedzieć na wołanie, jakie Bóg kieruje do nas. No i jeszcze raz przypominam, Wielki Post za chwilę, zróbmy coś z tym Wielkim Postem. Ja będę nagrywał dalej filmy o tematce religijnej. W Wielkim Poście nie będzie już ciekawostek. Myślę, że to zrozumiecie. Myślę, że dzięki temu może więcej ludzi tutaj zajrzy na ten kanał, więc te 7 tygodni czy ileś czasu, kiedy mamy do Wielkanocy, szybko minie i powrócimy do naszych bzdurek, a tu warto się skupić nad tym, w tym okresie, nad tym, czym była śmierć Pana Jezusa, właśnie nad tą ofiarą Pana Jezusa, który dał nam ten cudowny dar, którym jest życie wieczne, że dzięki Panu Jezusowi, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu, dzięki temu, że On zapłacił za nasze grzechy, my mamy życie wieczne i że jest to dar od Pana Boga, jest to dar. My sami nie doskoczymy do nieba, my sami nie uzbieramy tyle punktów, żeby przejść na następny etap, jak tam w niektórych grach tych komputerowych tak jest. To jest po prostu dar od Pana Jezusa. Przyjmijmy ten dar, uwierzmy i wtedy niech nasza wiara na skutek łaski, uświęcającej łaski, którą nam Bóg daje, powoduje te dobre uczynki, powoduje to, że będziemy właśnie składali jałmużnę, że będziemy wspomagali ubogich, że będziemy się modlili, że będziemy ofiarowali Panu Bogu nasze cierpienia, nasze posty, aby się z Nim zjednoczyć w tej męce, która dała nam zbawienie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.